Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Fernbus Team Bus. Ja jestem WTS i przed wami nasz stadion, nasz autobus i bardzo brzydki dzień. Słuchajcie, mamy 10:44, 26 października 2020 roku. Nie pamiętam, na którym dniu ostatnio skończyliśmy, ponieważ dawno nie było odcinka, ale no jesteśmy 26, zaraz musimy jak najszybciej przejść do listopada i do grudnia i przejść w końcu do 2021, ponieważ zaraz nam się skończy, a mój cel jest taki, żeby przed końcem roku skończyć tą serię. Nie wiem, czy to się uda, ale będę się starał. I słuchajcie, 26 października, nic już nie mamy do zrobienia, autobus jest wyserwisowany. Autobus Technika, tak wygląda stan techniczny autobusu, jest praktycznie bardzo, bardzo dobry. I status autobusu, słuchajcie, 98% czystość, no pada deszcz, 96% paliwo, 100% toaleta i 100% jedzenie, wszystkiego po 25 zamówiłem, więc mogą sobie wybierać. I słuchajcie, pora roku, będziemy grać z FVL Stuttgart i prawdopodobnie będziemy do nich jechać, tak, bo to w Stuttgart Arena, więc nie u nas. Następny mecz będzie u nas, Bayern Arena z z VfB Nuremberg, Nurembergio. Dobra. Następny dzień meczu to jest 7-11, 14-11, a tutaj mamy 31-10. Tak, ostatni październikowy mecz i przechodzimy do listopada. I ja się z tego powodu bardzo cieszę. Obecne ceny. O, tutaj są takie informacje, patrzcie. Dobra, w każdym razie ja żadnych informacji dalej nie miałem. Przejdźmy się do biura. Zobaczymy, co nam w biurze powiedzą, czy mamy zawieźć piłkarzy po prostu na ten mecz, czy jak to ma wyglądać. Jesteśmy w tym, tutaj o, piękne, tutaj sieć społecznościowa, jesteśmy zwycięzcami, pokonaliśmy ich. Słuchajcie, jeśli wejść na przykład do rankingu, to jesteśmy na pierwszym miejscu. Punktów 22, mecze 8, punkty 22 i wygląda to naprawdę dobrze. Więc zobaczymy jak to dalej będzie. Z kim my będziemy grali? Z Nurembergią będziemy grali, są na piątym miejscu, ale to później. Ze Stuttgartem są na 12 miejscu. Zobaczymy, czy wygramy. W każdym razie ja biorę dalej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota, dzień meczu. I co? Ja mam ich zawieść? Dobra. Tu nic nie ma. To przejdźmy tutaj. Drużyna stoi. Czekają, żeby ich zawieść na mecz. Dobra, otworzymy im tutaj. To się nie otwiera? Tutaj też otworzymy. Chyba wsiedli wszyscy. Dobra, bagaże spakowane. Wszyscy wsiedli. Wszyscy wsiedli, porozsiadali się. Dobra, ja też siadam. Słuchajcie, pozamykam drzwi. Dobra. I odpalimy naszego. Dobra. W lusterkach nie będzie za dużo widać, więc ja może sobie lusterka włączę. Dobra, okej. Bo w tych za dużo nie zobaczę w trakcie deszczu.
coś czuję. Światełka musimy zapalić. I pierwsza kamera. To tak. Blokada luków. Zablokuj drzwi. Włącz klimatyzację. Na 23 stopnie. Włącz Wi-Fi. Otwórz minibar. Włącz toaletę. Włącz światła do czytania. Głównego korytarza oświetlenie możemy zgasić. Komunikatu nie ma. Co mamy dalej? Dalej mamy tutaj, czy wszystko jest włączone. Tu na długiej trasie włącz automatyczne czyszczenie filtra cząstek stałych. Ogrzewanie przedniej szyby możemy włączyć. Będzie nam woda parowała. I włączyć podgrzewanie luster. Może być. I to by było wszystko. Co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze? Sprawdźmy, jak wygląda droga. Droga nie jest daleka. Wyjeżdżamy ze stadionu. Kręcamy w prawo. Jedziemy cały czas ósemką. Aż do Stuttgartu, gdzie zjeżdżamy i jesteśmy na miejscu. Dobra, ok. W takim razie jedźmy. Słuchajcie, ja dzisiaj pierwszy raz na nowej kierownicy jadę. Ciężko było ją tutaj ustawić, ze względu na to, że ten force feedback nie działa moim zdaniem tak jak należy. Oraz musiałem sobie ustawić promień skrętu. Tym razem trochę musiałem przestawić, bo nie skręcało mi się tak jak chciałem. To znaczy był ten skręt trochę inny. Słuchajcie, bo mam krzywo. Muszę to sobie wypośrodkować, żebym... Strasznie mnie denerwują te wycieraczki, które tak szybko się tutaj... Tak szybko się ruszają. Ja jestem trochę zestresowany, bo pamiętajcie, że tutaj nie można mieć żadnego wypadku. Dobra, wjechałem. Delikatnie. Mam bardzo tutaj tą kierownicę, dużą czułość ustawioną na początku. Czyli jest duża czułość na początku, dalej jest już trochę słabiej. Czyli żeby wykonać delikatny skręt, wystarczy mały obrót kierownicą. A żeby wykonać większy, no to trzeba mocniej, tak? Muszę się przyzwyczaić do jazdy. Dawno nie jeździłem i dawno się nie widzieliśmy w tym tytule. Dlatego... No wszystko kwestia przyzwyczajenia. No ale nic, najważniejsze dowieźć ich bezpiecznie. Dobra, nikogo nie ma. Ciężarówka. Dobra. Słuchajcie, ja jeszcze trochę zmienię, tak żeby mi było wygodniej patrzeć do przodu i na... Może przesadziłem trochę. Co się stało? Wcisnąłem nie ten klawisz. Słuchajcie, wcisnąłem mnie ten klawisz i zjechałem autobusem. Dobrze, że nic nie jechało. Dobra, bo ja się denerwuję. Trzeba tutaj dobrze określić prędkość. Niech będzie to 86. I teraz spokojnie jedziemy. Dobra, teraz powinno być ok. Ten free track coś mi tak nie leży. Coś ta kabina jest taka pod dziwnym kątem. Nie wiem, czy teraz jest lepiej. Czy teraz nie jest za bardzo w drugą stronę. Dobra, wyprzedzamy go, nie?
Uprzedzamy tą ciężarówkę. Nie chciałbym za bardzo szarżować, szczególnie gdy są takie warunki atmosferyczne. No ale też nie chcę jechać godzinę, tak? 179 km mamy, to niedaleko. Powinienem to szybko przejechać. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie taki bajer, że zapiszemy sobie, żebym ja był spokojny, że jesteśmy już tym. Przejazd, ok? I zapisz. Dobra. Mam pierwszego save'a z trasy. Ja robię sobie save'y, tak jak pamiętacie, żeby w razie kolizji móc wrócić do save'a, bo na pewno nie będę zaczynał trasy od początku. Więc muszę wracać do jakichś save'ów, tak? Mogę wam pokazać ustawienia kierownicy. Ja teraz jeżdżę na Trustmasterze T300 RS Alcantara Edition, na którą zostałem namówiony i jestem z niej bardzo zadowolony. Miałem tam jakieś wcześniej do niej uprzedzenia, ale wszystko co było to się nie potwierdziło, więc kierownica bardzo mi się podoba. Jeszcze czekam od takiej firmy, powiem na odcinku jej nazwę, TK Customs, na kilka bajerów do tej kierownicy, czyli na podstawkę pod te kierunkowskazy, bo one, jak widzicie, one są tutaj, nie wiem czy to widać na kamerze, te kierunkowskazy są luźne tutaj. Ja mam tutaj przełącznik od Almaru kierunkowskazów i one są luźne, ponieważ ja to mam, tutaj jest taka półokrągła góra i nie mogłem tego przylepić, tak jak w G29 przylepiłem to do obudowy i to się trzymało, bo tam była taka bardzo delikatna wypukłość i to się trzymało. Ale tutaj jest duża wypukłość, nie chce się trzymać i musiałem zrobić sobie takie do tej wypukłości takie z jednej i z drugiej strony taki dodatek, który, kurde, tutaj ciasno, który sprawia, że to się trzyma w kupie i po prostu niweluje mi tą, zrobiłem to z kartonu, niweluje mi tą tą półokrągłość i zrobiłem sobie takie wystające fragmenty z kartonu i do tego przylepiłem te kierunkowskazy i to się trzyma i działa, ale niestety się chybocze na boki. Tak to jest zrobione, że się chybocze na boki, na lewo i prawo. Więc nie jestem zbytnio z tego zadowolony, ale od TK Customs firmy już poprosiłem, żeby mi przygotowali taką podstawkę i przygotują mi taką podstawkę pod te kierunkowskazy oraz jeszcze do tych pedałów, które mam, nie pamiętam jak one się nazywają, ale dostaje się je w zestawie, one są dosyć słabe i to akurat potwierdzam, dostanę taką wkładkę do sprężyny, która spowoduje, że pedały będą bardzo przypominały te, które były przy G29, czyli hamulec nie będzie tak jak tutaj wciskany do oporu bez większego wysiłku, tylko będzie ten opór tutaj zachowany. Takie coś sobie wymyśliłem i takie coś zakupię u nich. A jeżeli chcecie zobaczyć jak mam kierownicę tą T300 RS ustawioną, to wam pokażę. Wejdziemy w ustawienia, sterowanie, Man Lions Coach, przyspieszenie to wiadomo. Tutaj możecie zobaczyć, mam odwrotny tryb ustawiony i na tej zasadzie mam tutaj pedał gazu. Hamowanie też mam tutaj i też mam odwrotny tryb i też nic nie mam żadnego już innego. Ale przy sterowaniu, tutaj jest kierownicą, mam zrobioną tutaj na minus, wartość krzywej minus 0,8, przez co tutaj mam bardzo szybki, zobaczcie, do połowy przekręcam kierownicę i już jestem tutaj i do połowy jestem tutaj. Mam bardzo duży skręt,
po czym ten skręt, zobaczcie, później im dalej idzie, tym więcej muszę kręcić. Zobaczcie, ta połowa kierownicy znajduje się dopiero tutaj. Czyli dużo kręcę na końcu, a mały skok na początku, żeby móc dobrze prowadzić. Tak chciałem, żeby przy małych ruchach nie wykonywać na przykład takiego dużego, dużych ruchów przy małych skrętach. Tak to sobie ustawiłem, tak mam i tak jestem zadowolony. Mam nadzieję, że to wam rozjaśniło. Aha, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. W samej grze ustawienia wymuś sprzężenie zwrotne. Słuchajcie, mam wszystko na 100, siłę efektów drogowych na 50, ponieważ dziwne efekty pojawiają się w dziwnych momentach na prostej drodze przy myjce. Strasznie ta kierownica zaczyna uderzać, nie wiedząc czemu. I siła efektu kolizji duża, ale jeszcze nie miałem kolizji, więc nie wiem, jak to się zachowuje. W każdym razie ta kierownica jest dosyć, że tak powiem, miękka i bardzo delikatnie, bez żadnych sił chodzi na boki. Te siły są ledwo odczuwalne, nawet przy tym, jak mam na 100 wszystko. Więc to jest akurat dziwne, moim zdaniem, bo powinno być zrobione tak, żeby to jednak było odczuwalne, te siły sprzężenia zwrotnego, a one nie są odczuwalne. Ja mogę tutaj bardzo, patrzcie, tak dowolnie sobie kołysać tym pojazdem, bo mogę, tak? Mogę, nie ma tutaj żadnej siły takiej większej, która by mi zabraniała nagle skręcić w lewo, w prawo. Ja to mogę robić naprawdę jednym palcem. Nie wiem czemu. Siły są na 100, a niestety jest to bardzo delikatne, więc no cóż, tak już jest, tak? Chyba nie da się tego zmienić, chyba że są jakieś modyfikacje do sprzężenia zwrotnego w Trasmasterze, w Rembusie, ale musiałbym o tym poczytać, chyba że wy wiecie, jak to inaczej ustawić, żeby ta kierownica chodziła ciężej, to piszcie w komentarzach. Będę bardzo zadowolony, jeśli dacie mi znać w komentarzach, jak to powinno być. A my już, słuchajcie, mamy 100 km, niecałe, znaczy całe 100 parę, już prawie mamy 100 km. Zaraz sobie zrobimy drugiego save'a, tylko przejedziemy tą setkę. Jak na razie droga wygląda kiepsko, bo pada ten deszcz. Ale my jedziemy 80, więc miejmy nadzieję, że nic nas nie zaskoczy. 102, no przejdziemy do stówki, czy poniżej stówki, to zrobimy zapis. I mamy to 99, dobra, pyk. Ja robię pyk i robię kolejny zapis. Z przejazdu, dziękuję. I teraz już powinienem dojechać do samego końca. Mam nadzieję, że o własnych siłach. Bez żadnej stłuczki. Przede mną jakaś ciężarówka jedzie. Tirek przede mną jedzie. Jak zwykle ziewanie. Słuchajcie, postaram się napić. Dobra, utrzymując dalej tą prędkość i ten tor jazdy, mam nadzieję, że skoro mamy niedaleko, to szybko dojedziemy. Zostało nam 85 km, czyli teoretycznie w godzinę powinniśmy to dojechać. Dokładnie. Godzinka, tak? 11:40, na 13:00 powinniśmy być na miejscu. Mam nadzieję, że tak będzie, że na 13:00 będziemy na miejscu.
Zaraz zobaczymy, jak wygląda Stuttgart i jak wygląda gra w Stuttgardzie. A później czeka nas powrót w nocy. To prawda, powrót będzie już, no powiedzmy, mam nadzieję, że mniejszym złem, bo mam nadzieję, że przestanie padać do tego czasu. No ale przed nami zima, więc musimy się przyzwyczaić do takich warunków pogodowych, ponieważ będzie teraz lało i będzie też padał śnieg, więc zaraz listopad, grudzień, styczeń, więc będziemy mieli śnieg w Fernbusie. Fajnie, że tutaj są te pory roku. Tego brakuje mi w ETS-ie i ATS-ie. Nie wiem, czemu studio SCS Software jeszcze nie wpadło na to, żeby zrobić pory roku. Tak mi brakuje tych pół roku, że no po prostu zajebiście mi brakuje. Jakbyście wy mieli wymienić, czego wam najbardziej brakuje w Fernbusie, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, czego wam najbardziej brakuje, a ja bardzo chętnie dowiem się, czego brakuje wam, a ja chciałbym dowiedzieć się, czego brakuje wam jeszcze w ETS-ie. Sorry, bo jeszcze tak, trochę taka zgubiona myśl. Czego brakuje wam jeszcze w ETS-ie i ATS-ie? Dlatego, że mi brakuje tak, po pierwsze tych pół roku, żebyśmy w końcu mogli jeździć nie tylko po tak pięknych rejonach jak Hiszpania, Portugalia, czy Niemcy, Polska, czy Finlandia, czy już niedługo Rosja. Mam nadzieję, że Ukraina i jakieś inne też, takie Białoruś, takie państwa też, ale żeby był też tachograf. Słuchajcie, brakuje mi tachografu, godnego tachografu z normalnymi przerwami, 40, 5 między 4,5 godziny jazdy, wykręcać 45, robić te przerwy, robić później taką pauzę, żeby w 24 godzinach mieścić się z czasem pracy, a nie tak jak jest teraz, że mieścimy się w 11 godzin jazdy, 9 godzin snu i w 20 godzinach mieści się nasz czas pracy, przez co zawsze jak jedziemy według tachografu, to nam się skraca dzień o 4 godziny, czyli jechaliśmy do 20, to następnego dnia do 16, następnego dnia do 12, następnego dnia do 8 i już jedziemy nockę, więc to jest niefajne, że tak powiem. Dlatego chciałbym, żeby ten czas pracy mieścił się w 24 godzinach, tak jak jest to w ATS-ie, bo w ATS-ie mamy 14 godzin pracy i 10 godzin snu. I tak mamy zaplanowany czas jazdy, przez co zawsze mamy 24-godzinny tryb. Jeżeli położymy się o 22, to zawsze będziemy kłaść się następnego dnia o godzinie 22. I to jest do zaplanowania moim zdaniem, że jeździmy w nocy, jeździmy w dzień, możemy sobie zaplanować, tak? Moim zdaniem to jest fajne. Tutaj do 80. Możemy wyłączyć sobie na razie wycieraczki, a tutaj już możemy je włączyć. Będzie nam padało mocno, dobra. Zobaczymy, czy można jeszcze szybciej. Tak, to jest chyba najszybszy tryb. To jest chyba najszybszy tryb, dokładnie. Dobra, ja na razie wezmę sobie na ten wolniejszy. No takiego szybkiego nie potrzebujemy. Nie ma, jest ulewa, ale może nie gra dobicie, więc nie potrzeba nam aż tak dużego. A my już tutaj zjeżdżamy, słuchajcie. Już zjeżdżamy do Stuttgartu. Dlatego, słuchajcie, ja zrobię tutaj sobie kolejny zapis. Zrobię dużo tych zapisów, ale nie bez powodu. Po prostu czasami coś się dzieje nie z naszej winy. I wtedy dobrze mieć ten zapis z gry jak najczęstszy. Nie wiem, czy nie za dużego. Ja cały czas się przyzwyczajam tutaj do tego sterowania. Nie wiem, czy nie za duży wziąłem sobie tutaj ten skręt. Że on aż jest na minus... tak zrobiony, dobra.
Tutaj miałem wjazd, dlatego widzę z tej strony. Później jedziemy tak, tak, tak. Dobra, ok. I światełko mamy. Dobra. A przy okazji, słuchajcie, pozdrawiam Daniela07, który mnie namówił na tą kierownicę. Bo jak wam mówiłem, zostałem na nią namówiony, więc gorąco pozdrawiam Daniel za namówienie na tą kierownicę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Daniel co prawda też, chociaż jemu coś się zjebało w tej kierownicy i musi swoją oddać na gwarancję. Więc no niestety, jak każda kierownica, Daniel ma pecha do kierownic i zawsze jak coś się dzieje, to akurat u niego. Tfu, tfu, odpukać. Najważniejsze, żeby... Najważniejsze, no dla mnie najważniejsze, żeby u mnie się nic nie działo. Dla Daniela najważniejsze, żeby w końcu on dostał dobry egzemplarz, taki, który się nie psuje. Ale fajnie, bo kierownica, słuchajcie, jak stoimy, nie wraca do poprzedniego stanu. Nie bierze jej. Mamy koła skręcone, to mamy koła skręcone. Jakbym teraz ruszył, to kierownica zacznie wracać do poprzedniego stanu, ale też przy odpowiednim natężeniu tego skrętu zacznie wracać. Za to nie wraca całkowicie w momencie, kiedy stoimy. Dobra, tutaj mamy światło czerwone. Ale jeszcze tutaj nie skręcam, tylko tam dalej. Ale to już blisko. Mamy zielone. Straszna ta pogoda, nie? Dzisiaj. Za dużo sobie nie popatrzymy na grafikę. No bo pada deszcz. Dobra. Nie powinienem tak blisko podjeżdżać do samochodów. Już czuję, że na tym zielonym nie przejadę. A może? Przejadę, słuchajcie. Widzicie? Sama wróciła. Jak jadę, to sama wraca. Dobra. Nie wiem, czy ten autobus nie za bardzo się chwieje na boki, przez to, że ja mam taki tutaj mocny skręt. Słuchajcie, zaczynają piszczeć, to wezmę trochę, zrezygnuję, bo chyba przestaje padać deszcz. Jakoś źle pojechałem. Źle pojechałem. Tak, ale powinien mi znaleźć drogę. Muszę pojechać teraz obok 1, 2 i trzecia w lewo. Trzecia w lewo i dojadę. Poprowadzi mnie GPS inaczej? Pierwsza, druga. Tutaj będzie, jest trzecia w lewo. Nie popatrzyłem w GPS-a i źle pojechałem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina, no. Tak, panowie, ja zjebałem. Dobra, oni nic nie wiedzą, oni się bawią telefonami, mają darmowe Wi-Fi tutaj, to... Co oni tam będą patrzyli na to, gdzie ja jadę? Ważne, żebym dojechał na miejsce, nie? Słuchajcie, jakbym tak trochę zmniejszył
ten skręt kierownicy. Tak się zastanawiam, na minus 0,5 może byłoby lepiej. Może nie byłoby te ruchy nie byłyby takie nerwowe. Nie wiem, muszę popróbować. Słuchajcie, prawdopodobnie wyjdzie to w trakcie sterowania, wyjdą najlepsze ustawienia. Jakbym zmienił na... Minus 0,5. Ok. Będzie słabiej, ale cały czas będzie. No, już ta kierownica tak nie lata. I jeszcze jedna rzecz. Mamy już piękną pogodę, więc lustra wyłączę. Już mi nie są potrzebne. Tutaj w lewo mi pokazuje. Za mały opór stawia ta kierownica, za mały. Nie wiem, czemu tak jest w tej grze, że ta kierownica taki mały opór stawia przy skręcaniu. Wow. Nie, no tak to nie wezmę tego. Ciasny zakręt, słuchajcie, ciasny zakręt, ale... Uff, wziąłem go. Dobrze. To teraz wjeżdżamy na boisko. Gdzieś tutaj powinien być wjazd. Już widzę miejsca dla autokarów. A tutaj mamy wjazd. Dobra, jestem na miejscu. Tak, mhm. Nie mogę się dzisiaj zmieścić. Tutaj jest wjazd. Gdzie ja mam stanąć? Nie było tak, że zawsze było miejsce jakieś, żeby stanąć? Nie wiem, tak mi się wydawało, że zawsze było miejsce, żeby stanąć. Ale może nie ma tego miejsca. Słuchajcie, jeszcze się rozejrzę. Nie bardzo widzę miejsce, żeby stanąć. To jak nie ma miejsca, to ja się wparkuję tam. Na te miejsca parkingowe dla autobusów. Dobra. Staniemy tutaj i tutaj zrobimy sobie zdjęcie przy stanowisku. Ja wyjdę z aparatem. O! Jak równo przy tym chodniku stanąłem. Mogę jeszcze do przodu podjechać.
Dobra. Słuchajcie. Niech będzie takie zdjęcie. Lubię takie zdjęcia od boku. Kurczę, nie wiem, może tak bardziej? Dobra, niech będzie. Co my możemy zrobić tutaj? Możemy bardzo mocno... Albo tak. O, wygląda nieźle. Dobra. Nie, tego nie chcemy ruszać. Głębia pola. Promień rozmycia. Nie widzę tego rozmycia. Porę dnia możemy ustawić. O, słuchajcie, porę... Wczesny ranek będzie ładny. Intensywność winiety. Dodamy winietkę. Dobra, wygląda ładnie, słuchajcie, robię tego screenshota, żeby już was... Raz. Dwa. Dobra. Jeszcze jeden zrobimy taki trochę... O, taki jeszcze jeden zrobimy. Dobra, okej. Ja z tego, co patrzyłem, to... Tak, mogę jeszcze podjechać bliżej. Hamulec. I teraz co, światełka tutaj odblokujemy, nie, to blokadę zostawiamy, tu odblokujemy i otwieramy drzwi i oni wysiadają. Autobus gaszy. Dobra, autobus gaszę. Oni poszli, to zamykamy. Ty, oni nie wysiadają. Ups. Kurde, nie wysiadają. Dlaczego oni nie wysiadają? No jestem na stadionie w Stuttgart. Jest, jedź na stadion w Stuttgart. Mówiłem, nie mam miejsca zatrzymania. Czyli tak jakbym nie miał gdzie... Może tutaj? Thank you.
może tutaj zaparkuję, to może tutaj będzie. Dobra, neutral. I otwieramy. No, oni dalej nie wysiadają. No i co teraz? Słuchajcie, mam problem. Tu pokazuje 42 metry. Tutaj wysiądą. Dobra. Jeszcze raz jedną rzecz spróbujemy i jak nie, to restartuję grę i robimy co innego, bo dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego. Dlaczego oni nie ten? Chyba zamknie niech się. Blokujemy drzwi. Odpalamy machinę. Dobra, wszystko jest. Obóz przejdzie. Jeżeli to jest tutaj, dobra, okej. Kurwa, wysiedli, jest! Zajebiście. Dobra, gasimy sprzęt. Gasimy sprzęcior. Teraz pytanie, gdzie ja mam pójść? 214 metrów. 214 metrów. O Jezu, moje plecy już mnie bolą. Już mnie plecy bolą od tego chodzenia. Stuttgart Arena, no. Słuchajcie, mamy to. Jest miejsce, gdzie rozpoczyna się mecz, więc nie jest źle. Mamy w końcu mecz. 44 minuty minęły, ale mamy mecz. Dobra, start. Munchen! Munchen! No, Munchen! Munchen! Przegrywamy! Nie wierzę. Nie wierzę, Stuttgart nas pokona.
No! Teraz jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Połowa czasu. Ale ludzie na trybunach. Dobra, strzelcie. No nie. Nie, zabierajcie tą piłkę. Zabierajcie z naszej połowy. Kurwa! No gol! Przegraliśmy! Dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, ale przegraliśmy. No nic, słuchajcie. Tak to bywa w życiu. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja nie będę tego przewijał, żeby zrobić jeszcze jeden mecz i żeby wygrać. Bo to by było... Jakie cienie brzydkie padają. Jezu, jakie tutaj... Naprawdę, jakby ten słup był 3 razy grubszy. Naprawdę, niektóre te cienie są tak brzydkie, że... Ale nic, idziemy i ich odwieziemy, tylko już nie ten. Nie będę wam tego całego odwożenia pokazywał, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był taki długi, a chciałbym jeszcze zagrać jeden mecz u nas. Patałachy, wsiadać. No smutna chwila. Dobra, odpalamy. Pogasimy. Blokady. Włączamy Wi-Fi. Światła do czytania. To do wychodzenia im zapalimy. Temperaturę 23 stopnie. Co dalej? To. Światła. To gasimy. To gasimy, to gasimy. Już nie trzeba, dobra. Ok, mamy wszystko do wyjazdu, więc tak. Po meczu ja robię save'a. Zapisz. Po meczu. Tak. I jadę z powrotem z nimi. A z wami się na tą chwilę żegnam. My się zobaczymy za chwilę, dojeżdżając do celu. Zrobię to na zasadzie, dojadę do celu i dopiero się zobaczymy. No nie chcę wam pokazywać całego powrotu, bo znowu będziemy to trwało 40 parę minut, jak będę wracał, więc mam już 50, więc wtedy było w deszczu, a teraz będzie po ciemku, więc to jest... No jak dla mnie całkowicie bez sensu. Dlatego teraz zrobimy pauzuchnę. No jedź. No nie przejadę. Dobra, teraz przejadę.
Dobra, to co? Ze Stuttgartu żegna się z wami WTS. Do zobaczenia za chwilę. Witam was, moi drodzy, z powrotem. Ja właśnie dojeżdżam. Wjeżdżamy już pod stadion. Jak widzicie, miało być ciemno i pogoda ładna, a pogoda się zepsuła i zrobiła się ulewa, i to zaraz po wyjechaniu, więc cały czas jadę w takiej ulewie. No co zrobić, no. Taka pogoda jesienna, no. Najgorsze to, że w tych lusterkach prawie nic nie widać. No ale już, okej. Ustawiam się tu, gdzie zwykle. Chociaż znowu nie ma tutaj żadnej strzałki. No ale dobra, okej. Pyk. Tutaj wyłączyć. Światełek nie wyłączamy, za to włączamy te światła, oświetlenie głównego korytarza, możemy na neutral zbić, odblokowanie luków, odblokowanie tego, otwieramy i wychodzimy. Dobra, niech zabierają bagaże. Ja będę gasił wszystko po kolei. Dobra, światełka też zgasimy. Dobra. Okej. W takim razie co? Gasimy pojazd. Idę pozamykać luki i tak dalej. Dobra, pyk. Pyk. Pogoda paskudna. No ale też przegrali, to i taka pogoda. Dla przegranych. W każdym razie jesteśmy na miejscu, ja idę do biura i zobaczymy, jak się spisałem. Dostałem maila. Zespół był bardzo zadowolony z ogólnej wydajności obsługi. W imieniu całego klubu dziękuję za wybitny występ. No, wybitny jak wybitny. Tutaj już widać. O, zwykle dużo narzekam, ale w autobusie nie mogę znaleźć niczego, na co mógłbym narzekać. W pełni się zgadzam. To też moja opinia. Super. Jesteś najlepszym kierowcą na świecie, szczerze. Super. W pełni się zgadzam. To też moja opinia. To jest najlepsze. Ktoś uwielbia korzystać z mini samochodowej, co? W pełni się zgadzam. Wygraliśmy mecz, uhu. Jesteśmy zwycięzcami, tak, ale teraz już nie jesteśmy. Następnym razem musimy bardziej się postarać. Dokładnie, słuchajcie. I teraz tak. W kalendarzu mamy następny mecz. Już 7. Tutaj mamy 31, a tu już 7 listopada i u nas, tak? Więc słuchajcie, przejdziemy do następnego dnia. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Sobota, dzień meczu. Stary budżet. Budżet 9. Mobilne koszty taryfowe. Streszczenie. Koszty tankowania, koszty mini samochodowej 108, koszty warsztatu 1086, obecny budżet 17, wow, słuchajcie, mamy kasiorę, mamy tyle kasiory, że starczy nam, jak najbardziej, dobra, okej, to co, idziemy na mecz, no i znowu leje, co z tym deszczem, mam nadzieję, że nie przegramy.
Dobra, zaczynamy rozgrywkę. Z Norymbergią. Dobra. Gola, 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 gola. No nie, zapierdalać do tamtej bramki, zapierdalać. Na co się patrzysz, fajfusie jebany? No dawaj. No, i teraz gola. Dawaj. Dawaj. Połowa będzie. Ci są lepsi od tamtych, to teraz to na pewno przegramy. No dawać, na mokrym boisku nie umiecie grać. Zaraz tam strzelą gola, zobaczycie. No strzelcie w końcu, no. Taka niepewność. No i teraz gol. No nie, no i znowu u nas, no. No jak nic nam strzelą. Kurwa, 0-0. To się popisaliśmy. Nie wiem, z czego oni się cieszą. Mecz przegrany, zremisowany. No, już nas Mainz dogania. Jak nie wygramy następnych meczy, to będzie słabiutko. Słabiutko. Jak wiecie, to znaczy V, Victory, to jest 7 meczy. Ale te, co znaczy, to są przegrane, czy D to są przegrane? Mi się wydaje, że te to są przegrane, 2 i 1 remis. No nic, zobaczymy. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, zobaczymy, co o nas powiedzą w biurze. Cały czas ten deszcz. Cały czas ten deszcz. No tak. Gdyby był rzut karny, wygralibyśmy. To niesprawiedliwe, byliśmy lepszym zespołem. Zgadza się, to mnie też denerwuje. Tak, masz rację. To mnie też wkurza. Ale wpisy. Jakby tak wyglądał internet, to... Wow. Ludzie. Oj, słuchajcie. Nie wiem, czy coś wymieniać w autobusie, czy nie. Na razie nic nie jest takie krytyczne. Ale już amortyzatory 78, tutaj 79, hamulce 85. No tak, tak, tak. No może jeszcze nie, ale niedługo by się przydało, co? Tutaj trochę pojedli. Piwa? 10 piw wypili? No. Koli też się napili nieźle. I chipsów pojedli nieźle. No. Dobra, słuchajcie. Trzeba w kalendarzu na 9 zrobić tankowanie, myjnie i zakupy. Tego nie trzeba. I na razie tyle. Pyk. Niedziela, poniedziałek. Co my tu mamy? Na mecz wyjazdowy w sobotę w Gelsenkirchen pojedziemy pociągiem. Odbierz nas z dworca kolejowego na czas. Możesz zarezerwować pokój w hotelu na dzień wcześniej. Bądź punktualnie na stacji. Pamiętaj, aby zarezerwować na czas. Prawie wszystkie hotele są w tym czasie zajęte. Okej. Okay. Rezerwacja hotelu w dniu 13.11. Proszę. Wysłane. OK. Coś jeszcze powinienem wysłać? Kontrola. Naprawa części. Naprawa uszkodzeń. Żądanie kredytu. Nie. Wszystko jest OK. Jest poniedziałek, więc... Więc jest godzina poranna. 8 rano i dalej pada deszcz. I na tym, słuchajcie, dzisiaj się w fragmencie pożegnamy. Ja wam bardzo dziękuję. Zapiszę ten stan gry jako serwis i na tym zakończymy.
Dzięki wielkie, słuchajcie, w ten deszczowy poranek żegna was WTS. Dziękuję za te dwa wspaniałe mecze, które przegraliśmy i zremisowaliśmy. Do zobaczenia, zobaczymy, co będzie dalej. Trzymajcie się. Cześć!